Bijemy dzwonem. Wow, coś się stało. Wow, wszystko wiruje! Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z Aha Teen Time. Na początku, oczywiście, jak już to tutaj bywa u mnie, odblokuję sobie następne rzeczy za żetony, dlatego że trochę tych żetonów było, napatoczyły się i może będą jakieś rzadkie itemy. Zdobienie czapki, znowu ta świąteczna. Jakoś tak nie mam na nią ochotę. Czy to jest jakaś sugestia? No i remix. Najgorzej jak mogłem już tę czapkę świąteczną brać. No, szef mafii, nowa muzyka odblokowana dla miasta mafii. No dobra, wezmę sobie już tak od biedy. Chociaż zobaczę, czy jeszcze mogę coś odblokować, dlatego że tych żetonów naprawdę było za mało. No troszkę się zawiodłem, mogłem już brać co mi dawali. Marudziłem i się przeliczyłem. O, time rift detected, bo tutaj zrobiłem właśnie myn i nam się tutaj wyrwa czasoprzestrzenna pojawiła, coraz bliżej finału. Idziemy już, wydaje mi się, że pójdziemy teraz na żółte, ale zobaczymy, które właśnie w kolejności, który w kolejności etap jest następny. Wydaje mi się, że żółty, ale nie jestem pewien, więc za chwilę się widzimy przy tym. A widzicie jednak nie żółte, dlatego że tutaj jak było niebieskie, to następne jest zielone. Dlatego idziemy na zielone, dobrze, że nie powiedziałem już żółte, bo byłaby pomyłka, tam jest dopiero żółte. Nie, jakoś mi się tak pomyliło, bo w tym niebieskim były sztandary żółte. No dobra, no to lecimy na zieloną wyspę, może tak to nazwę, zielona wyspa, zielony etap. I zobaczymy, co tu będzie nas czekać. No powiem wam szczerze, że jestem ciekaw tego wszystkiego. I na pewno wyrwy czasoprzestrzenne, zarówno ta ścieżka zmierzchu, no i znowu tablica, zarówno ta wyrwa, która była tam do zrobienia przy relikcie, jak i wyrwy, które są tutaj, myślę, że zrobimy sobie w osobnym odcinku, chyba nie będę tego męczył. A tak to widzę, że już mam użyć lisiej czapki. Pytanie, czy... O, udało się. Aha, i też najlepiej by było sobie jakiś kolorek zmienić, dlatego że w tym już dosyć sporo sobie hasałem, więc może ten tym razem będę bardzo taki bright, jaskrawy, ale myślę, że będzie spoko. Dzwon zmierzchu jest już tuż za rogiem. Nie wiem, co to jest dzwon zmierzchu. Był wiatrak, był tort, teraz będzie dzwon. Oj, teraz będzie dzwon. No, odpaliłem czapkę na styk. Dobra. Jest już tuż za rogiem. No to wygląda... O, kolejny dzwon. To jest dzwon zmierzchu? Czy chodzi o jakiś duży dzwon? Bo dzwon zmierzchu... Nie, lokacja się nazywa dzwon zmierzchu, więc niemożliwe, żeby ten z lisiej czapki się tak nazywał. Chociaż do góry jeszcze możemy walnąć. Dobra, przejdę się... Nie, nie, co ja zrobiłem? Jeju, ale bym spadł. Głupio strasznie. Tutaj chyba nic nie ma. No przewidzieli na szczęście, dali mi życie na sam start, bo wiedzieli, że tak głupio zginę. Co tu trzeba zrobić? Bo to chyba tutaj mam specjalnie po to, żeby tutaj wskoczyć. I znowu... Ja myślałem, że coś tam dalej jest i tak się troszkę zmyliłem, ale jednak to o to tu chodziło. No nie wiem, właśnie myślałem, że tam mogę wskoczyć w coś, a może jakiś relikt jeszcze tu... O! Coś pokazuje. Ale to tam niżej, to tu pokazuje. A, widzę. Spróbuję tam wskoczyć. O, dobra. Myślę, że po relik czy tam żeton czasu zawsze warto, skoro jesteśmy tak blisko, żeton czasu. No, będzie na następne jakieś remiksy czy inny shit. Jestem tu znów. Oczywiście nie byłbym Mangetsu, gdybym się nie wywalił głupio, ale ta chatka wygląda jakby coś tu było, ale no nie wiem. Nie chcę tam zlecieć. Dobra, nie będę tam nawet szedł. Lecimy tutaj po sztandarze zielono-niebieskim. Też mogę punkciki zbierać. Zbieranko. I faktycznie jest ten dzwon zmierzchu. I po prostu tam przejdę i tyle? Takie krótkie to będzie? No nie wiem, wydaje mi się, że coś tu będzie się dalej odblokowywało, bo to niemożliwe, żeby to takie krótkie było. A, ten dzwon jest taki duży, u góry jest. Dzwon zmierzchu. Może być specyficznie. Nie wiem, czego się spodziewać. Tam jest jakiś teleport, jakaś galaktyka tam jest. Jest zmierzch tak zwany. O, sprzedawca przypinek. No wiadomo, to jest idealne miejsce na sprzedawcę przypinek. Jeden strzał i po tobie, tylko dla odważnych. Jednostrzałowy bohater. Co to oznacza? Że co, że sobie specjalnie utrudniamy? Zapomnij o obijaniu się o ścianę przy nurkowaniu, a możemy kupić. Akurat co do punkcików, to dosyć sporo tego zbieram, zwłaszcza kiedy jakiś etap mi się nie udaje. Dobrze, że punkcików ze śmierci nie zabiera, bo byłoby 500 razy trudniej w moim przypadku. I co powie ludzik? Spójrz na to, gdybym tylko mógł się do tego dostać.
No, powiem wam, że robi to wrażenie, aż chce się odpalić jakąś kamerę czy coś. Patrzcie, jaka schiza, ale to fajnie wygląda. Muszę sobie walnąć takie tło, o. Super, może będzie na odcinek, kto wie. Znaczy na miniaturkę odcinka. Dobra, lecimy tam, zobaczymy, co się tam będzie skrywało i pociągamy. Bijemy dzwonem. Wow, coś się stało. Wow, wszystko wiruje. I lokacja się zmieniła. A, w ogóle jak można zauważyć, wcześniej tutaj była taka ta poświata, która pojawia się jak przy lisiej czapce, ta zielona. I to jakby tutaj w tym razem całą lokację nam odkryło. Na zawsze, więc to jest taka ta sama magia, ale mocniejsza. Myślę, że tak to można nazwać. No zobaczymy, czy ten etap będzie trudny. Tutaj widzę, że lisia czapka do używanka. Mam jakieś pudło. Skaczemy. Tutaj już normalne. To się... Ojej. Dobra, na szczęście wszystko ok. Wiecie co, zmienię sobie tak, żeby nie było sytuacji, iż gdyż coś pominę, albo no, myślę, że takie będą najlepsze przypinki tutaj. I mamy jakiś dzwon, czerwony tym razem. Czy to on jest po prostu zablokowany, czy nie wiadomo co robi, nie wiem. Aha, ten dzwon mi blokuje. Blokuje mi rzeczy. Także bym nie mógł tego zrobić. O, udało mi się. Ale jest to trochę creepy. Wydaje mi się, że to tylko przedstawienie tego, co będzie później. Ale dobra, mamy, idziemy pod prąd czy z prąd? No pod prąd, bo stąd wypływa ta woda. I mamy teraz ścianę, do której potrzebujemy lisiej czapki, żeby ją usunąć. To jest ta fioletowa. Już będę to pamiętał. O, co to jest? Tego przeciwnika jeszcze nie widziałem. Aha, wiem, to jest kot, tylko że zielony. Czy tam shop kot, jak zwał, tak zwał. Mamy jeszcze dzwona. Tutaj wtedy też będzie widoczny. I tu się usunęło, a tu się zrobiło. Nie. Idźcie. Pójdźmy tutaj w takim razie. Jest aż serducho z wrażenia. No i lisia czapka. Tutaj trzeba usunąć. Lisia czapka. Usuwamy. Udało mi się. Idziemy tutaj. Ciekawe, czy z obu stron byśmy tutaj dotarli, czy w jakieś inne miejsce. Kompletnie nie wiem, czego tu się spodziewać. Wydaje się ta lokacja być taką bardzo, bardzo inną od tego, co było przedtem. Dlatego troszkę się czuję skonfundowany. Ale będzie dobrze. Oho. Lisia czapka. Nie, tak niewiele brakło. Dobra, i lecimy. Lecimy. Jeszcze raz. Próbujemy to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że pyknie. Nie! Wiecie co, autentycznie boję się tamtego fragmentu, dlatego może pójdę inną drogą. Może wprost. O, jest życie tutaj. Nawet dwa życia. I tutaj mam za... Aha, dobra, czyli muszę albo w jedną stronę, albo w drugą. Pójdę tym razem w tę stronę, bo tam nie szło mi coś. I nie chcę tracić aż tyle żyć. Znaczy zebrałem tylko jedno, mogłem dwa od razu wziąć. I są te usuwacze. Usuwacze. Więc trzeba uważać tu życia. Coś tu jest pod nami. Widzieliście? Może da się usunąć i wtedy... O, szpulka. Włóczka, szpulka, włóczka. Spowalniająca, więc... Znaczy, to akurat nie ma żadnego znaczenia. Ale ciekawe, że tu się to znalazło. No i chyba możemy iść na schody. I tutaj, mam nadzieję, że nie będzie nic na czas. Chociaż ja to sobie mogę mówić. A gra swoje. Tutaj mam iść, tam nie wejdę. A tam jest trąba. Dobra. Tutaj wystarczy... Jejku, coś czuję, że to będzie jeden z tych męczących etapów. O, udało mi się. Miałem jeszcze postawić nogę na chwilę, żeby przejść dalej. I tutaj znowu to samo. Z tym, że będą dwa. O, udało mi się. I jest klucz. Jest klucz do tamtego miejsca. Tu mi pokazuje relikt. Nie wiem, czy coś jeszcze tam poukrywane jest, czy temu ufać. Chyba nie, na razie nie będę tam się wygłupiał. Nie dolecę tutaj, prawda? A może jednak próbujemy? A spróbuję. Nie! Dobra, zobaczymy co z tym zamkiem. No, możemy wejść, ale ja chcę wyjść. Ja chcę tam wrócić po tę trąbę. No, to trzeba zrobić. Zwróćcie też uwagę na tę muzykę, która brzmi jak jakieś UFO. Ale chyba wiem jak mamy to przejść, mamy to na skosy zrobić. I teraz uwaga. O! I się udało. Mamy też dzwon.
żeby wrócić i trąbimy. Gdzie mi się ścieżka otworzy? Tego się zaraz dowiemy. To tam dalej, chyba tam na razie nie przejdę. Tylko po prostu przez ten budynek, tam gdzie klucz miałem wsadzić. A i właśnie, bo tam jest klepsydra, a tam jest ten sztandar. I tutaj na razie nic nie zrobię. Mogę sobie zlecieć. Dobra. Ale też nie będę się starał zlatywać. Tu sobie zejdę, o. Hopla, jestem. Pewnie tam się jakoś przechodzi. Tu mamy budynek tym razem. No taki budynek, że nie zabudowany do końca. Ale już widać tam, że będą dzwony. Tu mamy kraty. Aha, mam się potem wspiąć. Nie mogę się, chociaż... Aha! To się otwiera i mam szybko przez to przejść. Udało się. Takie dziwne. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w tej grze. Schodzimy. I tu podobne coś. I widzę, że będę musiał tu chyba skręcić i zobaczyć, co tu będzie, bo tu jest następna kłódka. Dobra. W takim razie. Punkciki. Wiadomka. I co, tu mam wskoczyć? Coś tu porobić? Nie. Tu się brama Aha, bramę otworzyłem po prostu i tyle. Tak mi pokazało, jakby to było nie wiadomo jaki wyczyn. Okej, dzwon, bijemy w dzwon. Nie zadziałał, teraz dopiero zadziałał. To jeszcze raz walniemy. I tu. Szybko. Jest zimowa czapka potrzebna. To zimowa. I mamy włóczkę. Tylko włóczkę. A gdzie kluczyk zdobyć w takim razie? A dobra, bo ja mam tutaj skręcić, tak? To nie miałem mikroskopijnego pojęcia, jak to zrobić. Bo tam była ta ściana, ale chyba niczemu poza tą włóczką nie służyła. I tu mamy klucz. To krad... O! Muszę coś chyba innego zrobić, patrzcie. Mam się chyba zamienić... Jak się... O! W ten sposób. I teraz możemy użyć czapki? No nie, to tak nie zadziała. Chyba, że... Nie, to trzeba zrobić na pewno inaczej, bo tu jest dzwon usuwający. Więc muszę to jakoś rozegrać w ten sposób. Ale że jak? Sprytne! Ale co teraz? Dobra, wydostanę się. Już się bałem, że się jakoś przyblokowałem. A tu mogę chyba po prostu... Chociaż nie, teraz muszę usunąć ten dzwon. Dobra, i teraz przejdę. Z tymi bramami to pokombinowane, powiem wam. Też się zastanawiałem, czy da się z tą ścianą coś zrobić, ale chyba nie. Tak samo tam jest jakaś koza siedzi. Ale to nie, to nic z tym nie trzeba, nie można nawet zrobić. Dobra, mamy checkpointa. Jest woda. I będziemy skakali. Jakoś boję się. Cały czas mam wrażenie, że będzie tu coś okropnie trudnego. Czapka? Tak w razie czego? I co teraz? Dobra, wyratowałem się. Bo nie wiem, gdzie mam dalej wskoczyć. I zdaje się, że te dzwony się nie usuwają. Tylko co mi to daje? Aha, tu są haczyki. A ja się zastanawiam, się bulwersuję. Trzeba się porozglądać dokładnie, zanim się pójdzie. No i mamy sztandar, ten, który chcieliśmy. Czy on nas zaprowadzi już prosto do... No chyba nie tak prosto. Mamy dzwon. Pewnie na... Nie jest na czas. Chociaż tu coś jeszcze jest. Ja wolę się porozglądać, bo się zaraz okaże, że coś ciekawego pominę. Patrzymy uważnie. Widzę, no właśnie, dzwon nie jest na czas, to sobie wszystko tu siedzi. No nie, nic tam chyba nie ma. Po prostu lecimy. I co, tak... O! Oddadzą nam te klepsydry. O! Jest! No, tu siedzi, w środku i tyle. Oj, nie mogę się ruszać, jestem w klocku. Dobra, zbieramy klepsydrę. No, trochę tu było rzeczy, ale nie aż tak trudno. W porównaniu do dwóch poprzednich poziomów było tu o wiele mniej. No, ale niby była trąba, była klepsydra, więc poziom odhaczony, no właśnie. No dłuższe były poprzednie, zdecydowanie. Dlatego wydaje mi się, że jeszcze możemy się przejść do wyrwy czasoprzestrzennej, zrobić sobie tę, która jest właśnie w tym pokoju. No po prostu tam przy relikcie. No i kompletnie nie wiem, czego tu się spodziewać, ale możemy sobie zrobić zawsze dla jakiegoś wyglądu, czegoś, znajdźki, whatever.
No, to będzie wyrwa laboratorium, czyli jesteśmy w laboratorium właśnie i ptaszki wróciły. Jakieś groźne te ptaki się wydają, ale sam poziom nie wydaje się skomplikowany. To się jeszcze okaże. Wziął mnie, zepchnął. To są ptaki, które są podobne do tego Elvisa Presleya, tego kurczę rytmiaka. Jeju, jak biją. Strasznie szybko podchodzą, jeszcze odpychają. Powiem wam, że są trudne. Nawzajem się zepchnęły, widzieliście? Udało mi się do tego momentu przejść. Co ciekawe, tutaj sobie przeskoczyłem luźno. Nie musiałem przechodzić przez te ptaki. One są straszne, jak już uda mi się podejść. Dlatego staramy się nie umożliwiać im tego. Chciałem tu skoczyć w ogóle, bo troszkę się zdziwiłem. Chyba gdzieś od drugiej strony. Nie. Nie. Wszystko wiem. To tu. I teraz mam troszkę niewyraźnie to wszystko widać, ale okej, jestem na kole zębatym, mam sobie tu przejść. I jestem. Nie! Idźcie, frajerzy, no, mogę to rozwalać, zapomniałem, aż z wrażenia. Oni są straszni. Unikać ich jak ognia. O, udało mi się. Aż mi się głos złamał, ale się udało. Ostatnio ktoś napisał taki fajny komentarz, że słowo odcinka nie. I jakbym miał być szczery, to będzie słowo każdej mojej serii. Nadużywam tego. O, kolorek czarno-biały. Wydaje się fajny. Taki prosty. Dlatego ja bym go wziął. Zobaczyłbym sobie Kapitan Mórz. No w sumie nie jest taki czarno-biały, bardziej taki. To jest taki ciemny niebieski, ale taki już podchodzący pod czerń. Czy szary taki ciemny, no. W sumie to nie wiem do końca. Zaraz się przekonamy, bo czasami coś jest dwukolorowe, przynajmniej się tak wydaje, a wygląd jest jeszcze inny. No zobaczcie. Tutaj bardziej ten niebieski widać i nawet kolorek może być, chociaż mam innych faworytów. Skończyłem nagrywać odcinek, zacząłem go montować. Okazało się, że jego czas wynosi 17:30. Zdecydowałem się więc jeszcze coś dograć, dlatego że moglibyśmy ten czas wykorzystać. I na przykład mamy dwie wyrwy niebieskie. Może na te nie starczyć już czasu, za to te niebieskie są dosyć krótkie. I pierwsza jest nad jakimś domkiem i to jest przy młynie. No to powodzenia, to tam będę musiał szukać. A druga jest gdzieś przy zielonym. No dobra, no to widzimy się tam i tyle. Widziałem zielone sztandary, widziałem ten taki czerwony. O właśnie, jest ta wyrwa, no właśnie. Bo widziałem ten taki czerwony. Tu mam ten obrazek, był na początku czerwony. Teraz jak zrobiłem, to zrobił się zielony. Rozpoznałem to miejsce od razu, bo dopiero sobie przechodziłem. No i jeszcze, no nie, akurat zasłonili go, zobaczcie. Zasłonili specjalnie tego gościa. Chociaż albo on jest tutaj, nie. Dobra, nieważne, po prostu mamy wyrwę, to się liczy, za chwilę do drugiej dojdziemy, też mam pomysł, gdzie ono może być, ale zdobycie jej może być nieco bardziej problematyczne, a tak to mamy wyrwę Dzwon Zmierzchu, czyli tak jest nazwa lokacji, i mamy kozy, one spychają, i tylko jak je ruszymy, ale tutaj mogą być bardziej agresywne. No to zależy, na razie easy, bo są powolne bardzo, no to... To jest ich taka, wydaje mi się, że główna. Co to? By zmienić czas. Niby mam roztłuc tę tutaj skrzynkę, cokolwiek to oznacza. Tego się nie spodziewałem. I to już będzie roztłuczone, czy jeszcze nie? Jak już to raz roztłukłem? Chyba roztłuczone, bo zobaczcie, tam się coś odpaliło. I mi usunęło to moje. Dobra, mam to chyba w ten sposób zrobić. Czapka na styk mi się wyłączyła i jest checkpoint. Tutaj znowu. W sumie to jest niepotrzebne. Te platformy zielone były niepotrzebne w tym miejscu. Można było bez problemu przeskoczyć to bez pomocy tego. Oho. Dobra. Zrobiłem to jakoś wymijająco, ale się liczy. Tak samo tutaj. O. Kolejny checkpoint. Teraz mamy dzwon usuwający i mamy tam dotrzeć tak, żeby nam nie usunął. Udało się. I tu mamy sami sobie chyba wyłączyć na styk. No, zrobione. Bardzo krótkie te wyrwy są, więc wydaje mi się, że akurat będzie tak z 20 minut odcinka, coś koło tego.
34, a teraz to co najlepsze, czyli losowanko. Pewnie znowu mi ta czapka zimowa wyskoczy, bo ona lubi mi wyskakiwać. Nie, nie chcę tego remiksu, nie chcę remiksu. O, to wygląda jak jakiś patyk. Nie wiem. To jest lisia czapka. Ale nawet ta maska. Nie wiem co mi przypomina, jakiś pustych z Bleacha. Maski pustych z Bleacha, no. Takie pierwsze skojarzenie. Teraz pytanie gdzie? Chyba w lewo, bo ja widziałem to przy wiatraku. Tę wyrwę czasoprzestrzenną. Znaczy na pewno wiatrak był bardzo blisko. Dlatego mimo wszystko wydaje mi się, że to tutaj, ale tam też jest wiatrak. Po prawej. Może być ciężko. Chociaż to jest to miejsce, chyba je właśnie widzę przed sobą. Tak, możliwe, że to jest tutaj, tutaj, tutaj na tym domku. Chyba jestem słaby w te klocki. O, ale lisia czapka, faktycznie lisia, bardziej jelenia. Tam jest jeszcze relikt, od razu się do niego wrócę. Znaczy pewnie żeton czasu, żaden relikt. Ale weźmiemy. No, czy mi go w ogóle pokazuje? Tak krzywo coś go pokazuje, tam gdzieś pokazuje. Nie wiem. Czemu tego nie pokazał, bo to jest włóczka, o to chyba chodziło, no. No to nie pokazywało. Powiem wam ciężko, ciężko, no ja tutaj nie mam czasu, żeby jakieś paralaksy obliczać czy inne rzeczy, gdzie to dokładnie jest. Obadam sobie parę lokacji, w tym tamtą. Zobaczę. Wszystko tu wygląda dla mnie tak samo. Dobrze myślałem, że to jest w tym miejscu, no. Tak odległość sobie patrzyłem, czapkę mi zabrał, frajer, oddawaj. No i coś tak czułem, że bardziej takim punkcie przełomowym będzie, a tu taki owszem jest, bo wiecie, są te koty i jakoś one zostały nie tak dobrze pokazane, bo tylko na chwilę, jeszcze tu jest trąba, więc uznałem, że faktycznie to będzie gdzieś tutaj, no i miałem rację. No, jeszcze ta mordka kocia to też sporo mówiła, mogłem od razu tak, no, nie było aż tam tak widać, nie wiem, może to ja. Dobra, w każdym razie idziemy do wyrwy. Pewnie tu będą w tej wyrwie koty. Nie zdziwiłoby mnie to ani trochę. Jak wyrwa szlak kręconego ogona? Nie przeczytałem tego ostatniego wyrazu, chyba tak. Kręconego kota ogona. No nie ma jednak przeciwników. Tylko skakanie. O, udało mi się. Od razu. Miałem wrażenie, że te początkowe. Chociaż coś tu krąży. Jest kot. Czyli jednak miałem rację. Widzicie, mangi się nigdy nie myli. Co? Co ja właśnie zrobiłem? Zmieniamy czapę i lecimy. Życie sobie też weźmiemy. Co by sobie dopomóc. I już jak mnie walnął frajer. Właśnie najgorsi są tacy, co sami nic nie robią, a tylko przeszkadzają. I tak jest w tym przypadku. Kot frajer, idź. Po prostu lecimy. Są żyćka, jakby ktoś potracił, ale nie bez powodu są po krawędziach. Bo to jest tak specjalnie, żeby nas zbajtować i żeby kot nas zepchnął. To tak nieprzypadkowo, a tu co jest? A, kot! Bon! Poszedł. Może stąd wyłażą. No, coraz więcej ich. Obniżyło się. Do widzenia. Nie wiem, czemu się obniżyło, szczerze. Nie mam pojęcia, zielonego pojęcia, ale skoro tak się stało, to się cieszę i mam klepsydrę. Ja, już jest 35. Z tego co wiem, to brakuje mi 5, bo tam przeliczyłem sobie te procenty. Też pamiętam, że chyba na początku było 40. I chyba właśnie będzie jeszcze 5 klepsydr do zdobycia, czyli 2 poziomy żółty, fioletowy i już jeszcze ten fioletowa wyrwa. Czyli to będziemy mieli 3 i jeszcze w takim razie na nowy ten 5 rozdział są chyba 2 klepsydry. To jest troszkę dziwne, ale zobaczymy, przekonamy się. Ja to miałem! Czemu drugi raz to samo mi wylatuje? No. Czapka Mikołajka, dobra, wezmę ją. Skoro już tak się narzuca, to bierzemy. Lodowa czapa. Z innym kolorem, nie taka mikołajkowa. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zachęcam do obejrzenia następnego. Będzie on z koloru żółtego, z tego żółtego etapu. Też niedużo nam tu zostało, jak sobie wejdziemy, to kolejna wyrwa odhaczona. Dzisiaj jest chyba rekord zdobywania klepsydr, bo 4 w jednym odcinku, jak dobrze liczę. Etap zielony i 3 wyrwy. Wow, po prostu wow. Więc mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało i do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!